Polsce państwa już niecały tydzień dzieli nas od 11 grudnia, kiedy to pan premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić w Sejmie exposé swojego tymczasowego rządu, no a potem odbędzie się dintojra, bo ten tymczasowy rząd nie uzyska wotum zaufania. No i wtedy pan prezydent będzie musiał postanowienie wydać, żeby powierzyć Sejmowi misję utworzenia rządu i dopiero wtedy Sejm utworzy rząd, tak jak to zapowiadają wszystkie wróbelki ćwierkające, pod przewodnictwem Donalda Tuska. Wiele wskazuje, bo wszystko to może nie, ale wiele wskazuje na to, że ten nowy rząd będzie powołany 13 grudnia. To by się tutaj wplatało w pewną nową świecką tradycję. Przypomnę, że 13 grudnia 1981 roku generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny. 13 grudnia 2007 roku Donald Tusk razem z księciem małżonkiem, swoim ministrem ówczesnym spraw zagranicznych, czyli Radosławem Sikorskim, bez czytania, co sami przyznali, podpisali traktat lizboński. No a teraz ten traktat lizboński, który amputował Polsce ogromny kawał suwerenności, do dzisiaj nie wiemy jaki, bo jak nie czytali, to nie wiedzą. No i proszę Państwa, teraz 13 grudnia kolejny etap tej tradycji, rząd Donalda Tuska zostałby powołany. No ale zanim jeszcze to nastąpi, to w tak zwanym międzyczasie, czyli na Mikołaja 6 grudnia, Sejm uchwalił ustawę o rekompensowaniu cen energii. To bardzo skomplikowana była droga tej ustawy, bo najpierw taki projekt ustawy jeszcze rząd dobrej zmiany tam sprokurował, no ale rząd dobrej zmiany nie zdążył tego uchwalić, w związku z tym do laski pana marszałka Hołowni trafił kolejny projekt sygnowany przez panią wielce czcigodną Paulinę Henning-Kloskę, do którego to też o tam cenach, o rekompensowaniu cen energii elektrycznej rosnących, proszę państwa, ale ten rządowy projekt, to znaczy projekt rządu dobrej zmiany, został odrzucony, a został uchwalony ten projekt rekomendowany przez wielce czcigodną Paulinę Henning-Kloskę. To losy tego projektu też były osobliwe, ale zacznijmy od Adama i Ewy. Otóż zaraz po święcie naszej demokracji, to znaczy po sukcesie, po zwycięstwie naszej demokracji 15 października tego roku, nasza złociutka pani Ursula von der Leyen w takim porywie hojności zaoferowała Polsce 5 miliardów euro tytułem zaliczki. Na co ta zaliczka? No to jeszcze tam nie bardzo żeśmy wiedzieli, ale wkrótce się wyjaśniło, bo gruchnęła wieść chiobowa, że niemiecki koncern Siemens ma 4 miliardy euro manka. No i to wszystko się wyjaśniło, że Polska dostała tę zaliczkę po to, żeby za tę zaliczkę kupiła u Siemensa wiatraki. I tu postawiła te wiatraki jeden przy drugim, gdzie tam tylko wolne miejsce by się znalazło, tak żeby koncern Siemens nie miał żadnego manka, a jeszcze żeby miliard euro zarobił. Proszę Państwa, no i tutaj pani Paulina, wielce czcigodna Paulina Henning-Kloska, napisała projekt ustawy. Ja muszę powiedzieć, że ja jak tak patrzę na wielce czcigodną Paulinę Henning-Kloskę, to ja nie bardzo wierzę, że to ona napisała projekt tej ustawy, zwłaszcza z tymi wrzutkami.
wiatrakowymi. Podejrzewam, że inni szatani jeszcze musieli tam jej do uszka rozmaite pomysły podsuwać, no i ona to pracowicie zapisywała, dlatego powiedziała, że te 300 metrów tam od zabudowań, że wiatrak można stawiać, to ona sama wymyśliła. No to wymyślić to może nie wymyśliła, ale że napisała, to ja w to już wierzę, bo tu inni szatani. Proszę Państwa, no ale podniósł się klangor. Podniósł się klangor, kiedy ten projekt ustawy przez wielce czcigodną Paulinę Henning-Kloskę firmowany pojawił się na forum publicznym, to podniósł się klangor, że to 300 metrów od zabudowań, kto to widział, czy najbliżej 700 metrów od zabudowania, poza tym nie można wywłaszczać, a tam jeszcze się znalazły takie zapisy, że nieruchomości można by wywłaszczyć, bo to postawienie wiatraków zostało potraktowane jako inwestycja publiczna, tak jak autostrada. No widzimy, że tam szatani musieli dobrze być zorientowani, jakie tutaj podszepty złowrogie stosować. No i proszę Państwa, mleko się rozlało, tam nikt nie wiedział, jak się nazywają ci szatani, co tam szeptali, to podobno ich wcale nie było, no ale coś tam musiało być na rzeczy, tym bardziej, że pan Paweł Piskorski, który coś tam w takich sprawach musi wiedzieć, już dawno mówił, że, i to publicznie, że Kongres Liberalno-Demokratyczny, którego przywódcą był między innymi Donald Tusk, był przez Niemców futrowany finansowo. No to teraz trzeba to odpracować. No ale proszę Państwa, mleko się rozlało, w związku z tym te zapisy, te wrzutki wiatrakowe zostały z ustawy wycofane i została uchwalona tylko sama rekompensata cen czystego prądu, jak nam powiedziała wielce czcigodna Paulina Henning-Kloska. Widać wyraźnie, że w IV Rzeszy prąd się dzieli na czysty i nieczysty. To rozumiem, że czysty rasowo, bo to tam... No i to tak w III Rzeszy też tak było. Przypomnę, że czysty typ nordycki, nawet i bez mydła mógł być czysty, proszę Państwa, ale myślę, że jak tylko Donald Tusk obejmie władzę, no to będzie musiał dalszy krok zrobić, bo wyobrażam sobie, wcale bym się nie zdziwił, gdyby przyszedł do niego ktoś starszy i mądrzejszy i powiedział, wiecie, rozumiecie, Tusk, wy tu nie dostaliście tych 5 miliardów euro, żeby wypić i zakąsić, tylko macie kupić te wiatraki od Siemensa i to załatwcie tak w Knesecie, żeby wszystko było szyto kryto, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. Więc wyobrażam sobie, jak Donald Tusk będzie się uwijał jak w ukropie, żeby tutaj nie było z nim brzydkiej sprawy. Proszę Państwa, ale to dopiero przed nami wszystko, natomiast za nami już decyzje takie, że ta koalicja Blok Demokratyczny, która się nazywa z upodobaniem Blokiem Demokratycznym, rozgoniła komisję powołaną do badania ruskich wpływów w naszej, pożal się Boże, polityce. No i tam, ale na odchodne komisja jeszcze taki pocałunek śmierci złożyła, bo opublikowała raport cząstkowy, z którego wynikało tam, że Donald Tusk, książę małżonek, pan Siemoniak, Tomasz Siemoniak, tam jeszcze inni mężykowie stanu, a pan Bogdan Klich, no i inni mężykowie stanu drobniejszego płazu nie powinni zajmować stanowisk publicznych. No ale to wszystko jest kijem na wodzie pisane, dlatego że pierwotna wersja ustawy o tej komisji do badania ruskich wpływów to miała taką sankcję, że mogła ukarać delikwenta, który tam się z ruskimi obwąchiwał wpływami, żeby tu mu szlaban zrobić na 10 lat na piastowanie stanowisk publicznych, ale
kiedy szczeluści Unii Europejskiej zaczęły dochodzić gniewne pomruki, to wystraszony pan prezydent Andrzej Duda wyrwał ten jadowity ząb z tej ustawy, no i pozbawił komisję takiej sankcji. W związku z tym ona może tylko takie tak zwane rekomendacje wydawać, ale tych rekomendacji nikt nie traktuje poważnie, dlatego że komisja została już rozpędzona. Ciekawe, że wszystko wskazuje na to, że komisja, ta komisja pod przewodnictwem pana doktora Cęckiewicza została rozpędzona. No, ale to blok demokratyczny, tylko patrzeć, jak powoła swoją komisję, która jako ruskich agentów wpływu w Polsce wskaże zupełnie inne osoby. Tam już niektóre, to tak można się domyślać, że tam się znajdą. No i tu wywołuje to trochę takiego zaniepokojenia w Judenracie Gazety Wyborczej, bo jeszcze żyją ludzie, co pamiętają, jak pan redaktor Michnik tam brał udział w posiedzeniach klubu Wałdajskiego, gdzie tam zimny ruski czekista Putin poił i karmił tych osobistości. No i to tak lepiej dzisiaj o tym nie wspominać, tym bardziej, że tam na Ukrainie dobrze się nie dzieje i już nawet pojawiły się wiadomości, że Viktor Orban zaoferował, żeby negocjacje rosyjsko-ukraińskie odbywały się w Budapeszcie. No, prezydent Zełenski tam uchwałę wymusił taką na tych swoich pretorianach, że żadnych tu nie może być rozmów z Putinem i tak dalej. No, ale Amerykanie, jak mu nie udzielą pomocy, to i bez rozmów będzie się musiał tam jakoś z nim dogadać. No i tutaj inicjatywa Viktora Orbana rzeczywiście wychodzi naprzeciw tej gwałtownej potrzebie. Proszę Państwa, no i jeszcze jedną tutaj sprawę musimy przedstawić, bo to też ma swój niezamierzony efekt komiczny. Otóż, jak Państwo wiecie, Kukuniek tym razem już nie w totolotka, jak to bywało za pierwszej komuny, tylko wygrał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, proszę Państwa, 30 tysięcy euro od polskich podatników, żeby mu tam zapłacili za Katiuszę, że był tu łamana praworządność była i tak dalej, i tak dalej. No, ale to tylko było miłe, złego początki, dlatego że zaraz okazało się, że w śledztwie prowadzonym przez Instytut Pamięci Narodowej, czy podpisy na dokumentach, które pani Maria Kiszczakowa przekazała IPN-owi, podpisy agenta Bolka i tak dalej są autentyczne, czy nie. No i Lech Wałęsa, który tam był przesłuchiwany w charakterze pokrzywdzonego, oczywiście swoim zwyczajem wszystkiemu zaprzeczył, ale prokuratura zaangażowała specjalistów od badania autentyczności pisma z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, no i oni kategorycznie stwierdzili, że 50 pokwitowań pieniężnych, które tam się znajdują, zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, no i donosy własnoręcznie pisane, to wszystko autentyczne, a porównali te wszystkie tam szpargały znalezione, znaczy przyniesione przez panią Kiszczakową z takimi dokumentami, które nie budzą wątpliwości, bo to są podpisy i notatki Lecha Wałęsy jako prezydenta. No więc tu prokuratura zapowiada wszczęcie sprawy o złożenie fałszywych zeznań. No zobaczymy, który sąd dostanie ten, oczywiście Kukuniek wszystkiemu zaprzecza, no ale jak sąd będzie jakiś taki nierządny, no to znaczy nierządny, bo teraz dam
sławne sądy rządowe to mogą być nierządne, więc jeżeli trafi się sąd nierządny, no to może kukuńkowi dosolić i kukuńek najwyraźniej się liczy z taką możliwością, bo powiedział, że jak trzeba będzie, to pójdzie do więzienia, bo czegoś to się dla Polski nie robi. Ale zanim to się stanie, to na razie okazało się, że zaraził się zbrodniczym koronawirusem, no i poszedł do szpitala. Proszę Państwa, zawsze mówiłem, że zbrodniczy koronawirus jest politycznie wyrobiony. Wie, komu się rzucać na szyję, a komu nie. No i kukuńkowi się rzucił na szyję akurat w samą porę.